Witajcie, nagrywam to wideo w związku z dzisiejszym, wczorajszym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, które to orzeczenia porządkują w bardzo ważny sposób cały spór wokół reformy sądownictwa. W ciągu tego nagrania przeprowadzę Was przez źródło tego problemu, kolejne rozstrzygnięcia i tak naprawdę to, o co chodzi uczestnikom tego sporu. Mianowicie wszystkie te postępowania, kolejne spory ogniskują się w głównej mierze przede wszystkim wokół Krajowej Rady Sądownictwa. Jest to organ, który wskazuje kandydatów na sędziów, złożony z większości sędziów, jednak przed naszą reformą to sami sędziowie w swoim gronie w bardzo niejasnych regułach wybierali tych przedstawicieli, co rodziło podejrzenia tworzenia takich spółdzielni w Krajowej Radzie Sądownictwa złożonych z sędziów, że liczyły się wpływy w środowisku i praca tego organu owiana była dużą tajemnicą. Niewiele wiedzieliśmy o tym, dlaczego te, ani inne kandydatury są przez KRS prezentowane. Co zmieniliśmy? Zmieniliśmy, żeby to podmioty, które mają mandat demokratyczny, w tym przypadku Sejm, wybierał właśnie spośród sędziów członków sędziowskich KRS-u. I cała ta awantura polskie sądownictwo właśnie ma źródło w tym zagadnieniu. Co istotne, takie rozwiązanie funkcjonuje w kilku państwach Unii Europejskiej, przede wszystkim analogicznie w Hiszpanii. Żeby była jasność, w większości państw Unii Europejskiej to nie sędziowie powołują sędziów, jak chcieliby polscy sędziowie, ale bezpośrednio robią to politycy. W najbardziej oczywisty sposób robią to Niemcy. Tam po prostu siadają politycy w odpowiednich gremiach i wskazują kandydatów na sędziów, a nie tak, że wskazują sędziów, którzy potem będą wybierali sędziów. Zatem ta reforma weszła w życie i powołano nowych sędziów, między innymi do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Zaczęły się te wszystkie postępowania. Co się stało w ubiegłym roku? W ubiegłym roku, w marcu 2019 roku, Trybunał Konstytucyjny w pierwszym z istotnych orzeczeń stwierdził, że taki sposób powołania członków sędziowskich do KRS-u jest zgodny z konstytucją. Wynika to z faktu, że konstytucja w żadnym swoim przepisie nie wskazuje, jaki organ, jakie podmioty dokonują wyboru członków sędziowskich. Wymóg jest, ażeby byli to sędziowie. Nie ma żadnego ryzyka naruszenia niezawisłości sędziowskiej, ponieważ osoby, które są sędziami, już weszły do KRS-u, cieszą się wszelkimi przywilejami z tym związanymi, między innymi z przywilejem nieusuwalności, co gwarantuje właśnie przestrzeganie zasady niezawisłości. I mimo tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego konsekwentnie spór trwał, aż w listopadzie 2019 roku wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oczywiście pominął w tym wyroku szereg aspektów związanych z organizacją wewnętrzną naszego państwa, ale z tego wyroku co się dało, próbowali wyciągnąć niektórzy polscy sędziowie. Wyrok ten w żaden stopniu nie przesądzał, czy ten nowy KRS, czy Izba Dyscyplinarna, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej, czy inni sędziowie powołani na podstawie nominacji tej nowej Krajowej Rady Sądownictwa przeczy jakimś zasadom związanym z urąganiem niezawisłości sędziowskiej. Mianowicie chodziło o naciski, konkretne naciski na działalność danego sędziego. Do tej pory wobec żadnego sędziego powołanego od 2 lat tego typu podejrzeń nie skierowano, poza jakimś abstrakcyjnym twierdzeniem, że ci sędziowie jakoś są jakby skażeni przez sam fakt tego, że powołał ich Andrzej Duda na wniosek nowej KRS. Niemniej jednak Sąd Najwyższy postanowił podjąć batalię z polskim nie tyle rządem, co polskimi władzami innego rzędu, jak Sejmu, Prezydenta, czy nawet Krajowej Rady Sądownictwa i rozpoczął wydawanie uchwał. I jedna z tych uchwał ze stycznia 2020 roku stwierdzała, że kategoryzowała sędziów na tych, którzy mogą orzekać, tych, którzy są niezawiśli, są zawiśli i wprowadziła tym tą swoją uchwałą wielki chaos do polskiego porządku prawnego. I tutaj zaczynały się te postępowania, które dzisiaj były źródłem wydania wyroków przez Trybunał. Mianowicie w pierwszej ze spraw, która miała miejsce wczoraj, pan premier w swoim wniosku stwierdził, że ta uchwała Sądu Najwyższego jest niezgodna z polską konstytucją. Jest niezgodna dlaczego? Dlatego, że ona tworzy źródło, jest niejako źródłem prawa, ponieważ w żadnej ustawie ani w konstytucji nie wskazuje się, jak, czy można podważyć status sędziego. Czy jego powołanie można uznać za nieskuteczne, czy aby przyznać mu władzę sędziowską, powinno się analizować to, kto go powołał, czy KRS daje gwarancję, czy nie daje gwarancji według niektórych sędziów. I w oczywisty sposób ta uchwała obchodziła
zasady tworzenia źródeł prawa w Polsce, ponieważ takie kompetencje przysługują wyłącznie ustawodawcy, by stwierdzać, w jakiej procedurze czyj status może być podważony, bądź konstytucji, bo akurat tę sprawę bezpośrednio reguluje konstytucja i tutaj też ustawy mają niewiele do powiedzenia, ale to w drugim postępowaniu będzie miało kluczowe znaczenie. W tym postępowaniu pan premier wnioskował o uznanie tej uchwały Sądu Najwyższego za niekonstytucyjną. I Trybunał Konstytucyjny potraktował tę uchwałę jako źródło, przepisy prawa, które są tworzone przez organy centralne państwa i zrobił to w oparciu o artykuł 180 punkt 3 Konstytucji, który właśnie wskazuje właściwość Trybunału Konstytucyjnego w orzekaniu zgodności takich aktów z Konstytucją. Trybunał stwierdził, że uchwała Sądu Najwyższego nie jest uchwałą jednostkową, nie jest aktem wewnętrznym. Ta uchwała tworzy niejako normy prawa generalne i abstrakcyjne, grupując rodzaje sędziów, grupując daty ich powołania i jednocześnie tworząc wymogi, które nie są znane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. I tutaj Trybunał oczywiście miał rację, ponieważ Sąd Najwyższy postawił się w ten sposób ponad wszystkimi władzami i tutaj kontynuacja tych zagadnień miała miejsce dzisiaj w zakresie sporu kompetencyjnego. Tutaj wniosek złożyła pani marszałek Elżbieta Witek. I Trybunał Konstytucyjny uznał dzisiaj, że rzeczywiście do tego sporu doszło, że Sąd Najwyższy wkroczył w kompetencje parlamentu, mianowicie Sąd Najwyższy przyznał sobie kompetencje do tworzenia prawa. Przyznał te kompetencje sobie w ten sposób, że pominął brzmienie przepisów i dokonał ustaleń co do oceny statusu danego sędziego, mimo że ani przepisy ustawowe, ani konstytucja takich testów, takich regulacji nie przewidują. I dodatkowo, co jest bardzo istotne, powołanie sędziego jest jedną z prerogatyw zastrzeżonych w Konstytucji wyłącznie prezydentowi i taka prerogatywa jako taka nie podlega kontroli sądowej, co zresztą było wielokrotnie w przeszłości przedmiotem orzecznictwa sądów i do tej pory czy Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, czy Naczelny Sąd Administracyjny jasno stwierdzały, że no, nie można podważyć prerogatywy prezydenta drogą sądową. Jednak Sąd Najwyższy próbował dokonać takiej oceny swoją uchwałą i Trybunał Konstytucyjny dzisiaj stwierdził, że w oczywisty sposób Sąd Najwyższy wkroczył w kompetencje zarówno parlamentu, jak i prezydenta i mamy po tych dwóch orzeczeniach taką sytuację, że tak naprawdę ta uchwała Sądu Najwyższego nie ma jakiejkolwiek skuteczności w obrocie. Przypominam, że w grudniu przyjęliśmy ustawę, która wprost stwierdza to, co twierdziliśmy i potwierdził się Trybunał Konstytucyjny, mianowicie, że jeden sędzia nie może podważać statusu innego sędziego. Co istotne, Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na bardzo ciekawy aspekt. Mianowicie tym aspektem jest zgodność tej uchwały z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mianowicie Trybunał stwierdził, że sędziowie nie mogą podlegać naciskom, a w świetle tej uchwały, która dawała prawo oceny jednemu sędziemu, czy na podstawie czysto subiektywnych przesłanek inny sędzia jest podatny na naciski i w związku z tym jest sędzią, tak naprawdę ta uchwała tworzy mechanizm nacisku na sędziów, co zresztą podkreślali niektórzy sędziowie, którzy złożyli do uchwały Sądu Najwyższego zdania odrębne, że ta uchwała tworzyła nieznane konstytucji ani ustawom narzędzie presji na sędziów, żeby wyrzekali się swojego powołania, czy żeby orzekali w konkretny sposób przeciwko aktualnej władzy, by dawać dowód swojej niezawisłości wobec niej. I tutaj rzeczywiście też, można powiedzieć, zginęli od własnego oręża sędziowie Sądu Najwyższego. Teraz tak, co będzie dalej? Dalej będzie nowy prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Gersdorf nie przeprowadziła wyborów kandydatów na pierwszego prezesa, co powoduje, że zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym prezydent po 30 kwietnia wskaże pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, żeby ten pełniący obowiązki prezesa przeprowadził procedurę wyborczą wyboru pięciu kandydatów, a
następnie spośród tych 5 kandydatów zgodnie z konstytucją pan prezydent Andrzej Duda wybierze przyszłego prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jeszcze mam oczywiście w tle sprawy związane z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tutaj sędziowie Izby Dyscyplinarnej złożyli stosowne pytania i ta sprawa rozstrzygnie się w zakresie oceny przez Trybunał Konstytucyjny, czy Unia Europejska posiada kompetencje do tego, żeby oceniać organizację wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Przypominam, że w 2009 i 2019 roku, czyli bardzo niedawno, Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe stwierdził, że Unia Europejska takich kompetencji nie posiada. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny jasno wskazał, że Trybunał w tym zakresie nie ma kompetencji. Próbuje to robić wobec Polski niestety i przede wszystkim zawieszać konstytucyjne organy państwa, jakim jest w tym przypadku Sąd Najwyższy, jedna z jego izba dyscyplinarna. To jest rzeczywiście taki ostatni akord, który Trybunał Konstytucyjny będzie musiał zagrać i odpowiedzieć na te pytania i wątpliwości i będziemy wtedy mieli pewność, czy działania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są działaniami, które polskie państwo jest zobowiązane uznawać, czy jednak jest odwrotnie to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzurpuje sobie kompetencje do wpływania na działalność suwerennego państwa członkowskiego wbrew woli tego państwa, bo zakres suwerenności każdego państwa określa przekazanie kompetencji konkretnych Unii Europejskiej. Jeśli Polska nie przekazała kompetencji w zakresie sądownictwa, no to Unia Europejska nie powinna mieć nic do gadania. I ta sprawa rzeczywiście jeszcze pozostaje do rozstrzygnięcia. Niemniej jednak dzisiaj już z perspektywy tych kilku orzeczeń, o których mówiłem, mamy jasność i pewność, że w świetle polskiego porządku konstytucyjnego działalność Krajowej Rady Sądownictwa jest zgodna z konstytucją i nie można podważać statusu sędziów powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek właśnie tej rady. I to jest ważna informacja, która porządkuje chaos w polskim sądownictwie, do którego dążyli niektórzy sędziowie dopingowani przez opozycję polityczną. Do usłyszenia.